Jeden z jego najsłynniejszych obrazów mitologicznych, mianowicie porwanie córek Leukipa, obraz, który artysta namalował około 1618 roku. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej znanych kompozycji Rubensa o tematyce mitologicznej. Właściwie tą kompozycją artysta przede wszystkim pokazał, na czym polega jego fenomen kompozycyjny. Obraz, który jest dynamiczny, obraz, który ma kilkanaście tak zwanych sił odśrodkowych, które właściwie jak wulkan rozpychają tą kompozycję na zewnątrz, czyniąc ją niesamowicie wręcz dynamiczną, gwałtowną, taką, jaką tylko i wyłącznie potrafił malować Rubens. Proszę Państwa, porwanie córek Leukipa to jest również ewidentny dowód na to, jak bardzo mistrz musiał znać dobrze i jak musiał lubić, delikatnie mówiąc, rzeźbę Michała Anioła, bo ta moc ciała, taka kompozycja skłębiona walczących ze sobą osób, czy przepychających się, jest oczywiście dowodem na to, że musiał świetnie przestudiować potęgę i majestat ciała, jakie stosował w swoich rzeźbach Michał Anioł. Proszę Państwa, to jest historia dwóch młodzieńców, dwóch braci, najprawdopodobniej bliźniaków, mianowicie Kastora i Polluksa, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że za żony to sobie wezmą dwie córki króla Leukipa, ponieważ panie nie chciały je za żony, w dodatku miały już swoich narzeczonych, więc bracia sobie obmyślili, że tak naprawdę no, zrobią coś, co się nie powinno robić, ale się czasami zdarza, czyli oczywiście panienki porwą. Te dwie panie to były Hileidra i Leba, dwie dziewczynki, no śliczne, jedna blondyneczka, druga troszeczkę o bardziej ciemniejszym kolorze włosów. Oczywiście z tego się zrobiła potworna awantura. Awantura między innymi polegała na tym, że jeden z braci czuł się absolutnie bezkarny, ponieważ był to Polluks. Obydwaj panowie pochodzili ze związku ziemianki z oczywiście Bogiem Bogów, czyli ze związku Zeusa i Ledy. To jest to małżeństwo, znaczy to jest ta miłość Zeusa, która została skonsumowana, kiedy Zeus pokazał się Ledzie pod postacią łabędzia i to jest taka również bardzo ciekawa i trochę perwersyjna historia, która bardzo często jest przez artystów no, uwidaczniana również w obrazie. To jest ten moment porwania. Proszę zobaczyć, fantastycznie dynamiczna scena, gdzie oczywiście nasz mistrz pokazuje, na czym polega jego fenomen dynamiki kompozycji, ale również to cudowne rozedrganie czy rozeznanie impetu ciała ludzkiego. I gdzie do tego jest połączona również głęboko, daleko czy idąca symbolika, którą za każdym razem, to taką właśnie erudycyjność ikonograficzną, nasz artysta podkreślał. Mianowicie, proszę zobaczyć, tak naprawdę historia skończyła się troszeczkę niefajnie. Mianowicie narzeczeni naszych pań troszeczkę się zdenerwowali, postanowili dziewczęta odbić i efekt tego był taki, że wszyscy panowie, z wyjątkiem jednego Polluksa, zginęli. Polluks nie zginął tylko dlatego, że ojciec dał mu nieśmiertelność. I w ten czas, kiedy już wszyscy nie żyli, panie na szczęście zachowały nie tylko urodę, ale również swoje zdrowie. W ten czas Polluks zaczął zastanawiać się nad tym, płakać strasznie, biadolić i wzywać ojca Zeusa, żeby coś z tą sytuacją zrobił. Przede wszystkim zależało mu na swoim ukochanym bracie Kastorze. No i w ten czas Zeus zrobił taki prawie, że sąd w cudzysłowie salomonowy. Mianowicie stwierdził, że no, narozrabiał, za to karę musi ponieść, no ale szkoda tego jego brata. W związku z tym zadecydował, że bracia na zmianę jeden dzień będą spędzali na Olimpie, a drugi dzień będą spędzali oczywiście w podziemiach, czyli osławionym Tartarze. I oczywiście niech żaden z nich nie myśli, że i na górze, i na dole będą im towarzyszyły córki Leukipa, bo one tak naprawdę wrócą do ojca i zaczną swoje życie od nowa, a z ich pamięci zostanie cała ta historia wykasowana. I tak się rzeczywiście stało. I Rubens pokazuje to. Mianowicie Kastor jest tym, który, proszę zobaczyć, siada z konia i ten koń jest takim symbolem odejścia jego życia. Dodatkowo jest tym, który jest ubrany w zbroję.
Pollux jest tym, który pokazuje swoje mężne, nagie ciało, a jego koń jest wspięty do góry i jest zupełnie oddalony. A na pierwszym planie co mamy? Ano fantastycznie zdynamizowane dwie cudowne postacie kobiece, które proszę jeszcze zobaczyć, jak są świetnie kompozycyjnie ułożone. Jedna się wygina w taki łuk, a druga w taki, przy czym ta postać jest tą, która jest wzorowana na postaci Ledy z obrazu Rafaela. Rubens uwielbia takie zapożyczenia, ale bardzo twórcze zapożyczenia, w których cały czas nam udowadnia, że te 8 lat, które spędził we Włoszech, to był cudowny i nieustanny czas poszukiwania inspiracji artystycznych. Niczym nieskażonych, bardzo twórczych, naturalnego zachwytu, który spowodował, że wszystkie jego obrazy zupełnie nabrały innego znaczenia. Dwa uskrzydlone amorki są symbolem bogini miłości, ale są również takim elementem takiej trochę tragiczności tej historii. Oto wielkie uczucie, które prowadzi w pewnym sensie do klęski. To są tylko dwa małe amorki, one nie są w stanie zaradzić dynamizmowi tej sytuacji. Może gdyby była bogini Wenus, może ona by coś na to, bogini miłości, może ona by coś poradziła. A one są malutkie, pulchniutkie. Jeden z nich to się nawet stara, dosiada tego konia, zupełnie tak, jakby go chciał okiełznać, jakby chciał krzyknąć do tego Kastora, zostaw tą laseczkę, dajmy sobie spokój, nic dobrego z tej historii nie będzie. Proszę zobaczyć, ten biedny ledwo się trzyma, wpiął się z przerażeniem w grzywę tego siwego konia i tak naprawdę stara się przede wszystkim na nim utrzymać, już zupełnie nie ma głowy do tego, żeby z kolei pouczać jakoś Polluxa. Przepięknie rozbudowana, dynamicznie nasączona kompozycja. No takim mistrzem sił odśrodkowych, takiej potęgi ruchu, no to rzeczywiście możemy się spodziewać tylko i wyłącznie w twórczości oczywiście Rubensa.